Mamy poniedziałek. Czas rozszalować. Zobaczymy, co nam wyszło. Przymierzamy się do kolejnych warstw, ale przede wszystkim musimy zrobić palenisko. I znowu najtrudniej zacząć pierwszą warstwę. Próbujemy znaleźć taki kompromis, by najmniej było widać, że jest krzywo. No to lecimy. Tutaj de facto będzie taka wstawka drewniana, trochę grubsza i drewno będzie szczotkowane, podobne jak na stole. Myślę, że efekt będzie bardzo fajny. Miejsce na palenisko jest już gotowe. Zeszlifowaliśmy trochę mleczko cementowe, żeby otworzyć pory. O, tak jak tu. Cegiełkę szamotową mamy już na miejscu. Jest to produkt ceramiki ogniowej z Żarów. CPO Żary, chyba dokładnie tak to się nazywa. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Bardzo zbita i lita konstrukcja jest tej cegły. Takie cegiełki szamotowe, jakie do tej pory widywałem, w ogóle nie ma porównania. To jest inny dźwięk. Tamte cegiełki to były na zasadzie jakichś sprasowanych wiórów, a to naprawdę robi fajne wrażenie. Mamy cegiełki w klin do sklepienia, czyli nasze palenisko, kopułę będziemy robić z tych cegiełek. No i cegły pełne, żeby właśnie zrobić boczne ścianki czy podłoże naszego paleniska. Mamy do zrobienia takie sklepienie. To jest tylko rysunek schematyczny. Oczywiście będą zakłady. W podłogę spróbujemy zrobić wiodełkę, żeby ładnie wyglądała. Palenisko jest równe. Wszystko odkurzone. Zagruntujemy tylko. I do roboty. Falpa? Nie, to jest taki grunt. Tak? Głęboko penetrujący. Farba grunt, właśnie do betonu. Dziękuję, Adasiu. Ja ci ostałem tą farbę. Tak, będę o tym pamiętał. Ja ci pomagam. Tak, pierwsza pizza dla ciebie, tak? Tak.
Będzie się wiekła pizza. I kto ją będzie zajadał? Ja. Kto będzie zajadał pizzę? Ja. Ty też? I ja też. Mama też, Kuba, Jasi też, Kasia też, Kasia też, ciocia Tarotka też, babcia też, Kasia też. Cała rodzina, tak? Cała rodzina się jest. Tak. Właśnie po to ją robimy. Do drugiego nadproża zabraliśmy się już trochę inaczej. Mieliśmy doświadczenie przy robieniu pierwszego. Tak więc teraz nie zostawiliśmy sobie marginesu na błąd. I to jest dobry patent. Tak więc zostawiamy to do jutra. Będzie można obciąć pręty i nadproże gotowe. Ok, robimy przymiarki do paleniska. Podłogę spróbujemy zrobić wiodełkę. Bardzo fajnie wygląda ten wzór. Cegiełki na sklepienie również fajnie się zamykają. Jak ułożymy dwie warstwy i podłogę, zrobimy podparcie i będziemy mogli kleić sklepienie. Do tego jeszcze musimy domontować komin. Tak więc trochę jeszcze pracy przed nami. Z takim piecem jest więcej roboty, niż by się mogło wydawać.